Identyfikator podmiotu SCP-184. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-184 nie może być zamknięty w żadnej strukturze. SCP-184 musi być zawsze przyczepiony do elektromagnesu o wysokiej mocy. W razie zepsucia elektromagnesu, agenci muszą zgłosić się na obszar przechowawczy SCP-184, aby zapobiec dostępowi całości nieautoryzowanego personelu, dopóki elektromagnes nie zostanie ponownie uruchomiony. Obszar przechowawczy SCP-184 jest aktualnie skonstruowany na wzór parku, gdzie obiekt i wspomniany magnes odgrywają rolę statuły. Wszystkie osoby wizytujące są monitorowane. Struktury, na które oddziaływał SCP-184, należy zniszczyć po ich ocenie przez... Ostateczna zgoda na zniszczenie lub włączenie w SCP także stanowi decyzję tego organu. Owe struktury nie mogą podlec żadnemu dochodzeniu, o ile nie została wyrażona to zgoda, a ekipa ratownicza nie będzie znajdować się w stanie gotowości. Opis. SCP-184 to niewielki, gładki obiekt metaliczny o wymiarach 10 cm wysokości oraz szerokości i kształcie 12-ścianu foremnego. Każda ściana obiektu posiada na środku okrągłą dziurę, a do każdego rogu przymocowana jest niewielka kulka. Artefakt wykonany jest z nieznanego, lecz niezwykle magnetycznego stopu, niemalże tak twardego jak brąz. Jeśli obiekt znajdzie się we wnętrzu zamkniętej struktury, jej rozmiary wewnętrzne ulegną powiększeniu, bez wpływania na rozmiary zewnętrzne. SCP-184 powiększy wewnętrzne rozmiary każdej struktury zamkniętej z prędkością kilkuset metrów dziennie. Początek transformacji będzie miał miejsce po godzinie od znalezienia się obiektu wewnątrz struktury. Początkowo SCP-184 rozszerzy wyłącznie ściany, przez co pomieszczenia staną się większe bez wpływania na ich wysokość. Powiększanie to zakończy się dopiero wówczas, kiedy rozmiary oryginalne pomieszczeń zostaną potrojone. W tym momencie SCP-184 rozpocznie tworzenie zupełnie nowych pokojów. SCP-184 jest najwyraźniej w stanie kopiować przedmioty z wewnątrz struktur, tworząc wyposażone pokoje zgodne z resztą struktury. Po pewnym czasie dojdzie jednak do zniekształcenia owego procesu. Przykładowo, przedmioty będą wykonane z niewłaściwych materiałów, szklane książki, drewniana mikrofalówka, pokoje będą nietypowo ukształtowane, drzwi prowadzić będą na gołe ściany, a korytarze będą niewielkie lub poskręcane w długie labirynty. Nowe struktury wewnętrzne ulegają coraz gorszemu udziwnieniu, podczas gdy zewnętrzne pozostają niezmienione. Takie zachowanie obiektu ulega najbardziej dramatycznemu obrazowaniu w domach. Jednakże zaobserwowano je także w innych miejscach, np. kartonowym pudle. Zmiany nie ulegają odwróceniu po usunięciu SCP-184 z danego pomieszczenia, jednakże kolejne nie zachodzą. Dodatek 184.1. Notatka doktora. Raczej nie muszę zaznaczać faktu, iż obiekt ten nigdy nie może zostać wprowadzony na ośrodek 19. W pewnym momencie będziemy musieli znaleźć inny sposób na przechowanie artefaktu, lecz na razie obiekt zabezpieczony będzie na terenie otwartym, niemożliwym do przeniesienia oraz ukrycia. Dodatek 184.2. Lokacje zainteresowania. Obecnie istnieje hipoteza, iż SCP-184 bądź anomalia o podobnym efekcie mogą być odpowiedzialne za stworzenie lokalizacji zainteresowania, takich jak Backdoor Show czy piwnica Chungoku. Dochodzenia odnośnie SCP-184 jako potencjalnego źródła tych miejsc trwają. Dodatek 184-38-RB. Notatka odnośnie do pozyskania. SCP-184 został pozyskany w czerwcu z Kowloon World City. Raport na temat dziwaczności i gwałtowności w rozwoju miasta przyciągnął operatorów, którzy niedługo potem odkryli istnienie SCP-184. Artefakt znajdował się wówczas w posiadaniu. Po kilku nieudanych operacjach policyjnych wysłano mobilną formację operacyjną Zeta-9, która dokonała pozyskania SCP-184 bez większych strat. Efekt końcowy wpływu SCP-184 na miasto i mieszkańców może nigdy nie zostać w pełni zrozumiany, gdyż nieprzemyślane akcje lokalnych służb porządkowych zakończyły się zniszczeniem kilku sekcji miasta, na które wpływał obiekt, zanim operatorzy byli w stanie temu zaradzić.
Wywiady z mieszkańcami nie przyniosły dużej ilości informacji, gdyż społeczność charakteryzowała ściana ciszy. Niektóre dokumenty wykazały, iż SCP-184 mógł być wprowadzony do danego domu na pół godziny i używany do zmiany jego struktury za 50 funtów szelingów. Treść dokumentów nie została potwierdzona przez mieszkańców miasta. Dodatek 184-38-RBS. Dokumentacja dodatkowa. Dziennik osobisty Gordona Richardsona, członka mobilnej formacji operacyjnej Zeta-9 Kretoszczury. Data 3 czerwca. Wysłano nas do Cornwall World City, żeby odzyskać obiekt i udokumentować wszystko, co zostało dotknięte jego anomalnym efektem. Nigdy nie widziałem tak potwornego miejsca. Brud jest wszędzie. Całe ściany i nawet budynki zrobione ze śmieci. Jeśli otworzysz kombinezon choć na sekundę, zaleje cię smród dymu, gotowania, potu, smarów i odchodów. Henry wpadł do dziury używanej jako kanalizacja na poziomie gruntu, po tym jak przebił się przez aleję śmieci. Nic mu nie jest, kombinezon ma tylko ohydnie ubrudzony, ale zwymiotował i musiał być odesłany. Nie jestem pewien, czy uda mu się z tego trząsnąć. Wszyscy tutaj unikają nas jak zarazy, albo zrywają się tylko po to, żeby rzucić śmieciem czy obelgom. Są jak plemię do tego terytorialne. Całkowita zagłada tych ludzi jest nieunikniona, a ja cieszę się, że między mną a nimi jest mój kombinezon. Obiekt powinien być gdzieś w centrum tego wszystkiego, ale dostanie się tam nie będzie takie proste. Data 4 czerwca. Lokalne siły porządkowe kierowane przez agentów dokonały wczoraj w nocy kilku nalotów. Usunęły ludzi z kilku miejsc, do których mamy się dostać, ale tutaj są ich takie rzesze, że ledwo widzę różnicę. Wczorajszy zwiad mógł odkryć kilka domów, które doświadczyły działań tej rzeczy. Nie wyglądały imponująco, takie same plugawe budynki jak innych mieszkańców, ale są zdecydowanie za duże wewnątrz. Niezwykle dziwne uczucie stać z ręką na ścianie, wiedząc, że zgodnie z wszystkimi prawami natury powinien być 6 stóp na zewnątrz, z dłonią w powietrzu. Henry czuł się lepiej, ale zdaje się być nerwowy. Lew wziął go na zewnątrz i rozmawiał z nim w nocy. Mam nadzieję, że to pomogło. Zaczynam się o niego martwić. Przyłapałem go dzisiaj, jak mam do siebie przez radio. Powiedziałem, żeby wziął się w garść, ale nie zgłaszałem tego. Może powinienem był. Myślę, że poproszę o przeniesienie go do innej formacji po tym wszystkim. Głęboki zwiad dzisiaj wieczorem. Rozdzielamy się, żeby spróbować i namierzyć, gdzie oni przechowują tę rzecz. Lew i ja wyciągnęliśmy krótkie zapałki i będziemy musieli przedzierać się przez kanały. Szczerze? To nie może być tam gorzej w porównaniu do tego, co jest na górze. Przynajmniej nie będę zmuszony do oglądania pozbawionych wyrazu pustych twarzy tutejszych ludzi. Data 6 czerwca. Henry nie żyje. Wróciliśmy dopiero wczesnym rankiem. Byliśmy poza zasięgiem przez kilka ładnych godzin z powodu zakłóceń. Wygląda na to, że obszary dotknięte działaniem obiektu w jakiś sposób pieprzą fale radiowe. Kanały były koszmarem, ale nie znaliśmy żadnych śladów spaczenia przez tą rzecz. Gdy wróciliśmy, Paul przekazał nam wieści. On i Henry badali obszar w pobliżu centrum miasta, kiedy zostali zaatakowani. Tłum ludzi napadł na nich i odciągnął Henry'ego. Paul został ranny, a jego kombinezon poważnie uszkodzony, więc musiał się wycofać, żeby uzyskać pomoc medyczną. Henry przez jakiś czas krzyczał przez radio, potem sygnał się urwał. Paul razem z paroma innymi krotoszczurami i agentami wkroczyli na tamten teren, żeby uzyskać Henry'ego, ale po paru minutach sygnał wrócił. Jego odbiornik był uszkodzony, ale mógł nadawać. Jeden z agentów wszystko nagrał. Puścił nam to nagranie, żeby zobaczyć, czy coś z tego zrozumiemy. Ani ja, ani Levi nie zrozumieliśmy niczego. Mówił chaotycznie, brzmiał jak ciężko ranny. Powtarzał coś o nieskończonym sercu miasta, piekle ze szkła, same wariactwa. Paul i zespół ratowniczy dalej go szukali, kiedy sygnał znowu się urwał. Henry przybiegł, budząc po drodze jedną z mniejszych sal. Bez hełmu, krzyczał jak szaleniec. Przebiegł zaraz obok Paula i rzucił stojącego obok agenta o ścianę. Wpadł na ślepy zaułek i po prostu się przez niego przebił na zewnątrz. Spadł z 6 piętra na kupę żelastwa. Odplątywanie jego ciała zajęło godzinę. Skończyliśmy się z nim bawić. Agent Parks, Lew i ja zbieramy wszystko, co sprowadza się do starszyzny miasta. I mamy zamiar dostać się na samo dno tego wszystkiego. Data 7 czerwca. Przesłuchanie było pomyślne. Agent Parks zadawał pytania. My dostarczaliśmy coś, co nazywał negatywnymi konsekwencjami braku współpracy. Pierwszy gość, jakiś punk z triady, nie chciał nic powiedzieć. Dwie złamane nogi później stał się bardziej rozmowny.
Powiedział, że nazywają tę rzecz budowniczym i że nikt nie wie, kiedy pojawiło się w mieście po raz pierwszy. Nigdy nie miał z tym bezpośredniego do czynienia, tylko pełni straszną noc budynków, w których obiekt pracował. Powiedział, że to wszystko, co wie, a my powinniśmy porozmawiać z jednym ze starszyzny, Longwengiem, jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć. Przeprosił za śmieć Henry'ego. Powiedział, że to taka kolej rzeczy. Złamałem mu szczękę w trzech miejscach. Longweng może być najstarzej wyglądającym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek widziałem. Z prawdziwie żelazną wolą. Po prostu przyjął wszystko, co mu zaoferowaliśmy, a on nie wypowiedział nawet najmniejszego słowa. Pars uprzedził go, że następna będzie jego żona i wnuki. Dopiero to rozwiązało mu język. Powiedział nam, że przedmiot trzymany jest w najstarszej części miasta, w jakiejś starej świątyni. To coś rosło, tworzyło wspaniałe rzeczy, a tylko godni mogą na nie patrzeć i nie zostać przez nie przytłoczeni. Powiedział, że pokazali Henry'emu cuda, mając nadzieję, że on zrozumie i przekona nas do postawienia budowniczego, ale on nie był godny, był uszkodzony. Zmusiliśmy go, żeby pokazał nam, gdzie przechowują obiekt. Longweng powiedział, że to nie przyniesie niczego dobrego i że został zakopany za głęboko. Przenieść to gdzieś głęboko do środka, kiedy tylko wyczuje nadejście agentów. Powiedział, że nic tego nie odzyskamy. Jutro będziemy robić głęboką robotę i nie zamierzam wracać bez obiektu. Data 10 czerwca. Byłem tam przez jakiś czas. To miejsce jest niesamowite. Na początku to była zwykła świątynia, większa w środku niż na zewnątrz. Nieźle, ale nic nowego. Potem weszliśmy głębiej. Całe pomieszczenia, ołtarze, wszystko przetworzone i poprzesuwane, poukładane od nowa przez to coś. Jakby ktoś zbudował 12 całych świątyń w środku tego małego budynku. Agent Park ustawił punkt zbiórki w głównym holu, zostawiając tylko kilku innych agentów, żeby pilnowali, aby nikt się nie prześlizgnął i zerknął nas od tyłu. Przygotowaliśmy ekwipunki i ruszyliśmy do pracy. Zaczęło się robić dziwnie po godzinie 6. Mnóstwo korytarzy, nie tak dużo pomieszczeń. Nagle 83 pokoje. Wszystkie połączone przez te przesuwane drzwi. Na środku każdego, na podłodze, mały Budda. Nic więcej. Lew wziął kilka jako próbkę do badań. Widzieliśmy, że teraz zaczną się dziać dziwne rzeczy, kiedy natknęliśmy się na idealną replikę pierwszego ołtarza, tyle że wykonaną z jednego bloku drewna. Ta rzecz była piękna i pozbawiona szwów, o ile można tak powiedzieć, o drewnie, bez żadnego śladu narzędzia. Nic. Paul znalazł jakieś dokumenty. Zeskanowaliśmy je i wysłaliśmy do Parksa. Powiedział, że dotyczą one obiektu. Najwyraźniej nazywają to coś SCP-184. Parks powiedział, że mówią one o tym, jak przenosili 184 coraz głębiej, za każdym razem, gdy stworzył nowy obszar. Myślisz, że to jakiś dar od Boga, czy coś. Używali obiektu do powiększania pokoi i pomieszczeń, gdy ludzie zapłacili świątyni, a przynajmniej gangom, które ją kontrolowały w danym czasie. Nigdy nie byłem w takim miejscu. Poruszanie staje się coraz trudniejsze. Pomieszczenia zaczynają być naprawdę dziwne, ze śmiesznymi kątami, a ostatnie kilka pokoi było naprawdę malutkich. Jeśli lew dobrze liczy, powinniśmy być jakieś 20 stóp powyżej poziomu dachów całego miasta. Data prawdopodobnie 12 czerwca. Mam już dość tego miejsca. Wczoraj doszliśmy do rozgałęzienia, musieliśmy się rozdzielić w zespole. Wylosowałem górny korytarz i ruszyłem. Nie jestem pewien, jak długo się wspinałem. Korytarze nie są tak regularne. Falują w tą czy tamtą stronę, jak zamrożone trzęsienie ziemi. Wszystko wydaje się być zrobione z kamienia. Udało mi się wcisnąć do jednego z bocznych pokoi, żeby odpocząć. Kiedy się rozejrzałem, zobaczyłem, że wszystko zrobione z jadeitu. Wszystko miało odpowiednie kolory i teksturę, ale to był jadeit. Krzesło, łóżka, stół, książki, wszystko. Usiadłem na łóżku. Siedziałem przez 2 godziny i nie myślałem o niczym. Wstałem. Roztrzaskałem jadeitową lampę, wartą pewnie więcej niż całe moje życie, po czym wyszedłem. Nie czuję się dobrze i jestem odcięty. Czuję się jak astronauta czy coś takiego. To nie jest jak inne obszary, w których byłem. Jeszcze nigdy nie czułem się tak samotny. Nic mi nie jest, wiem o tym. To śmierć Henry'ego. Całe to zgniłe miasto na zewnątrz i moja samotność. I możliwość myślenia za dużo. Kretoszczury są tresowani pod względem stabilności psychicznej, a ja zdałem śpiewająco. To po prostu nerwy. Siedzę na krześle zrobionym z 1000 małych figurek przedstawiających smoka. Piszę na biurku zrobionym z super gęstego papieru. I wszystko ze mną w porządku. Data prawdopodobnie czerwiec. Jestem tu za długo. Mało jedzenia. Mało wody. Jeszcze nie wyszedłem, ale się zbliżam. Słyszę rzeczy. Myślę, że słyszę głosy. Wspinałem się dniami. Widziałem dzisiaj światło. Na końcu bocznego korytarza. Jasne, żółte światło. Wdrapałem się do holi, pobiegłem. Przebiegłem przez drzwi i to był pokój. Miliony świeczek. Wszystkie zapalone, ale to był kolejny pokój. Zdjąłem hełm.
rozwaliłem im świece. Zniszczyłem szkła, połączenie z kombinezonem, radio. Nie ruszyło mnie to. Usiadłem i płakałem przez godziny. Upuściłem czekan w dłuższy był dzisiaj. Nie słyszałem, jak uderzyło dno. Prawie za nim wyskoczyłem, ale się powstrzymałem. Muszę znaleźć tą rzecz. Muszę rozwalić ją na kawałki. Rozdeptać. Zmiażdżyć. Data prawdopodobnie czerwiec. Nie ma jedzenia. Kombinezon nie wytworzy więcej wody. Widziałem pomieszczenie z tysiącem drzwi. Przebiegłem przez nie. Zniszczyłem kilka, potem się wspinałem. Zgubiłem buty. Podłoga wyglądała jak dywan. Zrobiony z super ostrego kamienia. Pociąłem kombinezon we wstążki. Stopy też. Wszędzie krew. Mam nadzieję, że to docenia. Zniszczę tę rzecz. Czuję roztrzaskaną w moich dłoniach. Nienawidzę tego miejsca. Ciągle słyszę Henry'ego. Powtarzam mu, że jest martwy. Ale nie słucha! Data prawdopodobnie czerwiec. Góra szybu. Hol w nieskończoność. Wszędzie światła. Zabije serce. Data prawdopodobnie czerwiec. Piekło jest niebem. Niebo jest piekłem. Życie jest piękne. Notatka. Gordon Richardson zginął podczas odzyskiwania SCP-1084, domniemanie poległ. SCP-1084 przejęte przez drużynę Zeta-9. Dziennik odzyskany w szczątkach pozostałych po zniszczeniu świątyni spaczonej przez SCP-184.